Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. I cóż, dzisiaj widzimy się znowu w Skyrimie. I naszym celem jest nic innego jak dostać się do kryjówki Gildii Złodziei, by tam odnaleźć naszego starego kolega. Chciałem w sumie naszego, tak starego kolega, naszego... Chciałem powiedzieć właśnie starego znajomego, dla mnie w sumie tak, ale... Niestety z perspektywy naszej postaci jest to jeszcze kompletnie obca osoba. Niemniej jednak musimy go odnaleźć, wiecie, w celu poznania sprawy z ostrzami, tych tajemnic wszystkich i tak dalej. Oczywiście ze względu na to, czym się posługujemy, jak widzicie, wykupiłem parę kryształów. Nie będę się tym może na razie teraz przejmował. Podładujemy delikatnie łabędziaka, no i idziemy. No nie wiem, Draw. Obedrą nas. Oczywiście. Jeśli dowiedzą się, że to robimy. Dlaczego zawsze zachowujesz się jak duże dziecko? Doprowadziłem nas tak daleko. Tak daleko? Żyjemy w ścieku. Twierdziłeś, że do tej pory będziemy mieć dom tak duży jak czarne róże. Ty martw się rozbijaniem ludziom głów, a ja będę się martwić o gildię. Dobrze? Dobrze, dobrze. Zamierzam sprawdzić wejście do szczurzych nor. Zaraz słyszysz wracam. To? Tutaj! A wyklili na salę. Wielkiego problemu to nie robi. Ile tylko właśnie łabaczak będzie przychylny. Jak widzicie, pierwszego wyeliminowaliśmy bezproblemowo. Ciekawe, czy drugi opowiem będzie tak samo grzeczny. No proszę. Poszło nawet szybciej niż myślałem. W tym wypadku trzeba pozbierać wszystkie te... Na razie wezmę wszystko, później ewentualnie będzie się wyrzucało. O, jeszcze jakiś wróg? Serio? Ja mam mniejsza z tym. Większość mody wyzbieram, oczywiście nie wszystkie, bo... Nie wszystkie jestem w stanie, jako że niektóre widzicie są pod upiornymi szczątkami. Ja w ogóle... O co tu chodzi z tym gadaniem całym ich? Nie będę ukrywał, ja osobiście nie wiem. Kto to mówi, jak to mówi, gdzie to mówi, ale... Mniejsza z tym. Idziemy. Żeby nie było, nie chcę co za bardzo dokładnie zwiedzać czy coś. Mój cel jest prosty. Przejść jak najprędzej, biorąc jednocześnie to, co jest mi potrzebne. A jak zapewne większość z was może się domyśleć, nie potrzebuję niczego stąd. Więc łatwo będzie. Chociaż nie przeczę, że jakieś składniki alchemiczne, czy ewentualnie, nie wiem, może jakaś mikstura, czy coś by się mogło przydać. W sumie ślizgacze zgaczę łatwo padałem strasznie. Dobra. Tak szczerze, jedyny przeciwnik, którego chcę pokonać. Chciałem coś nie dać. Czycie gro. Uważaj, co robię. Dobra, udało się. No i mamy to, po co tak naprawdę można powiedzieć, tu przebyłem tak całkowicie dodatkowo. Kiedyś może to jeszcze się przyda. Na obecny moment i tak nie ma znaczenia, czy to mam w kieszeni, czy nie. Prawdopodobnie tak to zniszczę lada moment, tylko po to, żeby móc... Jak to się nazywa, no, poznać czar i potem narzucić to sobie na rękawice, które będę nosił na co dzień. No dobra, teraz się tym może przejmować nie będę. I w sumie już prawie jesteśmy na miejscu. Mamy żelazny topór, to nie, niepotrzebne. A no tak, kolejny. Czyli tutaj. Nawet stanie się tym krabem. Tylko gdzie jest ta wajcha? Dobra, jest. Widzicie? On się zmienił. Cały wygląd i wyposażenie się zmieniło, kiedy trafiłem kraba z powrotem moim łabaczakiem. Ale spokojnie. Wielki problem to raczej nie był. Więc możemy w sumie iść dalej. Dobra. Wyszczerbiona bania, czegoś tak.
Inaczej mówiąc, miejsce, w którym dokładnie ukrywa się Gildia Złodziei. Nic wielkiego tak naprawdę, ale... No niestety trzeba tu wejść, czy tego chcemy, czy nie, po to, żeby móc dowiedzieć się, gdzie się chowa Esbern, czegoś tak. Czyli właśnie ten gościu, po którego tak naprawdę dzisiaj tu idziemy. I miejmy nadzieję, że nie będzie zbyt dużo problemów z tym, by go właśnie odnaleźć. Nie ukrywam, fragment, który jest po tym, jak się go odnajdzie, jest dosyć ciężki. Ale spokojnie. Te dni już nie wrócą. Mówię ci, to co innego. Wszyscy już to słyszeliśmy, Bryn. Przestań się łudzić. Tonilio, mogę ci coś doradzić? Możesz proponować, ale ja mogę nie zechcieć kupić. Dlaczego po prostu do nas nie przystaniesz? Zamiast tak siedzieć i handlować z byle kim, możesz zarabiać naprawdę grubą kasę. Przydałby się nam ktoś o twoich zdolności. Nawet zrobiłeś na mnie wrażenie. Nie byłem pewny, czy jeszcze cię zobaczę. Osoba godna zaufania i harda robi się z ciebie niezły karytas. Ale tak naprawdę łatwo to było dotrzeć. Skoro już narobiłem ci smaku akcją na targu, to może zajmiesz się kilkoma dłużnikami. Poważnie. Wiszą naszej organizacji sporo grosza i uznali, że nie spłacą długu. Masz im wyjaśnić, na czym polega ich błąd. A teraz przejdź mi z drogi. Kirawa, Bersimio do ręki i Helga. Załatw sprawę należycie, Helga, a obiecuję ci stałe miejsce w szeregach naszej organizacji. Tak, tak, tak. Szczerze mówiąc, dług to sprawa drugorzędna. Ważne jest to, aby do nich dotarło, że nie wolno nas ignorować. Muszę cię jednak ostrzec. Masz nikogo nie zabijać. To źle wpływa na interesy. Dobrze. Jeśli potrzebujesz szczegółowych informacji o celach, służę. Zbieraj się. Akurat wiem wszystko o nich, więc... Tu nie będzie raczej wielki problem, ale pogadajmy może właśnie o tym starcu w Szczurzych Norach. Na pewno go znam. Ukrywa się w labiryncie Szczurzych Nor. Grubo nam płaci, żeby nikt o tym nie wiedział. Będę tu czekać, aż skończysz. Trzymaj się z dala od kłopotów, albo będą kłopoty. Okej. No i właśnie składowisko Szczurzych Nor, czegoś tak? Co to było? No i właśnie pojawia się ten problem, o którym mówiłem. Talmor, jak on to było się spodziewać. A spokojnie. Jeśli łabaczak będzie współpracował, to raczej problemów i to sporych nie zrobi. Jak widzicie, jestem tak pewien swego, w sumie nawet chodzę bez tego, bez pancerza. Oczywiście wiem, że nie jest to najrozsądniejsze, ale proszę. Sami sprawdźcie, jak mi tu idzie. Dziwne. Leczenia nie mam. Już nie. Nie, leczenie jest dużo lepsze. Dobra, mam 1, 2, 3, 4. No i tu niech będzie 5. Mało idziemy. No i miejmy nadzieję, że łabaczak, wiecie, nagle się nie zbuntuje i nie zacznie dawać standardowych efektów jak na łabaczaka. Czyli wiecie, jakieś tam leczenie, wzywanie dremory, czy tam w sumie przemiany w dremorę. Nie ukrywam, takie efekty mogą mnie wręcz zabić, bo jednak dremory bądź widzę, że są dużo potężniejsze niż inni oponenci, których można tu spotkać. O, zresztą patrzcie, warsztat do pancerzy i jeszcze kowadło do tworzenia. Fajnie. Tego akurat nie będę ukrywał, nie pamiętałem. Kamieszków, parę skrzynków. Nic wartego uwagi, moim zdaniem. Poza oczywiście mieszkami. Niby jestem bogaty, ale jednak złota nigdy nie za wiele. Tutaj. Tak, prawdopodobnie tutaj. Druga część. Labirynt Szczurzych Nor. Na szczęście już jest, powiedzmy sobie szczerze, łatwiejsza część, jeśli się nie mylę się. Można tu, co prawda, zwiedzać wiele rzeczy i... On ci powie. Wystarczy zapytać. Nawet nie musisz pytać. On i tak ci powie. To beznadziejne. Powiedział mi. Wiesz, on ma rację. Miałem medal.
widniało na nim czyjeś oblicze. Później go wyrzuciłem. To nic nie dało. Mam jakiegoś wariata. Byli złoci, nawet po śmierci. Lecz ich krew była czerwona. Wiedziałem, że taka będzie. Miałem medal. Dobra, mniejsza o to, widzicie. Nic szczególnego dla nas nie mówi. To nic nie dało. Chodź, chodź, chodź on! A, jaka kruchość. Chodź do mnie, soczysty gąsku. Co to było? Dobra. Na pomoc! No chodź. Słyszysz to? No właśnie. Lepiej nie zadzieraj z łabaczakiem. Idź sobie. No i mam naszego kolegę. Co? Nie, to nie ja. Nie nazywam się Esbern. Nie wiem, o czym mówisz. Delfin? Jakim cudem udało ci się ją znaleźć? A ona skierowała cię tutaj. I oto jestem złapany w pułapkę, niczym szczur. Mhm. Delfin potrzebuje twojej pomocy w powstrzymaniu smoków. Nadal prowadzi walkę, choć minęło tyle lat. Lepiej wejdź do środka i powiedz mi, jak udało ci się mnie znaleźć i czego chcesz. Nie, nigdy mnie nie znajdziesz. To zajmie tylko chwilkę. Ten się zawsze zacina. O, proszę. Jeszcze tylko kilka. I proszę, jakie piękne drzwi. No, przydałoby się mi takie na co dzień, powiem szczerze. Tyle zamków, że nie trzeba się bać o to, że ktoś się włamie. Zrobione. Proszę, wejdź. Tak lepiej. Teraz możemy porozmawiać. Proszę, widzicie? Więc Delfin wciąż walczy. Po tych wszystkich latach. Myślałem, że do tej pory zdążyła zrozumieć, że nie ma nadziei. Lata temu próbowałem ją przekonać. Jak to nie ma nadziei? Jeszcze no gadaj, gadaj. Doszliście? Co jeszcze musi się stać, byście się obudzili i zobaczyli, co się dzieje? Alduin powrócił, jak przepowiedziano. Smok z zarania czasów, który pożera dusze zmarłych. Nikt nie ucieknie przed jego głodem. Ani tu, ani w zaświatach. Alduin pożre wszystko, a ten świat się skończy. Nic go nie powstrzyma. Próbowałem im powiedzieć. Nie chcieli słuchać. Durnie. Wszystko się spełnia. Mogłem jedynie obserwować nadejście naszej zguby. Tak. Tak. Widzisz? Wiesz, ale nie chcesz zrozumieć. O tak, wszystko zostało przepowiedziane. To początek końca. Nie mam w sumie najważniejszy punkt całej fabuły. Tylko smocze dziecię może go powstrzymać. Ale o żadnym smoczym dziecięciu nie słyszano od stuleci. Wygląda na to, że bogowie mają nas już dość. Zostawili nas samym sobie jako zabawki w rękach Alduina, pożeracza światów. I tu się zdziwisz. Zbernie. Co? Ty? Czy to może być prawda? Smocze dziecię? Czyli wciąż jest nadzieja. Bogowie nas nie opuścili. Musimy iść. Szybko. Zabierz mnie do Delfin. Mamy wiele do omówienia. Ale daj mi jeszcze chwilkę. Muszę zebrać kilka rzeczy. Tego mogę potrzebować. Nie, nie. Bezużyteczne śmieci. Gdzie ja położyłem swój opatrzony przypisami Anuad? No właśnie. Kolega się szykuje. I żeby nie było, wyjście stąd będzie jeszcze gorsze niż wejście. Nie goni nas czas, ale nie wolno nam zdradzać sekretów Talmorowi. Muszę przynieść jeszcze coś. Cóż. Kazi to jest specjalne chyba coś, więc wolę też wziąć. Chodźmy. Ingedydr też wezmę, bo czemu nie?
Proszę. W sumie to tyle. Tylko no. Drzwi się zacięły, ale spokojnie. Wiecie, no, powinienem dać radę. Można bez złamania wytrychu. Fajnie by było w sumie. Dobra, nie, jednak nie umiem. Na razie łażą w ten sposób, ale niedługo już będą posiadać dużo bardziej, powiedzmy, takie paradne pancerze. W sumie sam też by tego posiadał. Chodź, chodź, Esbern. Tornak mrozu. No właśnie o tym mówiłem. Między innymi. Jeśli Kostur będzie współpracował, jest dla nas nadzieja i to bardzo spora. Jeśli nie, to już po mnie. W tym momencie też swoją drogą powinno chyba ubrać pancerz. Tak. Zdecydowanie to będzie mądry pomysł. Okej. I jeszcze przy okazji, póki mam kryształy, co zarzucamy. I dobra, wiecie co, nawet nie będę... Może zmyślał. Co mamy? Złoto. Ostatnio podchodziłem do tego jako typowy wojownik, więc... Niby powinno być dużo łatwiej, a jednak... Nie ukrywam? Nie rozumiesz? Elfia supremacja to fakt! On tam jest, no. Żeby się tam bili? Mniejsza z tym. O. Jak widzicie, on jest jednym z tych, którzy zginąć nie mogą. Bo to jest NPC kluczowy dla całej fabuły, więc... A stąd przeszliśmy, okej. Nie ma co się martwić, ale... No w moim odczuciu po prostu... Dobra, nie tyle co odczuciu, co w moich wspomnieniach, co ci Talmorczycy byli dużo groźniejsi. Nie wiem teraz, czy to zasługa tego kijka, którym właśnie macham sobie. Przedstawiającego miliony twarzy jakiegoś szaleńca. Czy jest to może jednak zasługa tego, że wykonuję ten wątek znacznie wcześniej. Niemniej jednak wydaje mi się coraz bardziej, że jednak niepotrzebnie męczę się z tym całym... pancerzem. I póki co mogę nosić spokojnie. No, po prostu ubranko kultysty. Które swoją drogą nie będę ukrywał, jest moim ulubionym, jak już powtarzam miliony razy. Chociaż chyba niedługo i tak się przerzucę na pancerz ostrzy, taki delikatny spoilerek właśnie. O nim tu mowa. Ale no. Jak wygląda, gdzie go zdobyć, co i jak, wszystkiego dowiecie się za jakiś czas, co? Talmorski żołnierz, który leży tu martwy, jakiś Nord? Nie będę was oglądał, nie wiem, co tutaj się stanęło się. Ale no, nie będę narzekał, ważne, że w sumie to, czego się najbardziej obawiałem, już od tak po prostu zostało pokonane. W takim też wypadku idziemy. Oczywiście jeszcze, jak można się spodziewać, paru Talmorczyków będziemy musieli spotkać i potem na szczęście będzie już spokój. Będziemy mogli szczerze powiedzieć, że została nam już ostatnia prosta. Esbern. No chodź, 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 kolego. A teraz zapłacisz za wtrącanie się w sprawy Talmorczyków. Co? Nie ukrywam jej, to akurat nie kojarzyłem. A teraz zapłacisz za wtrącanie się w sprawy Talmorczyków. Dobra, mniejszy z tym. Że jeszcze całkiem nie zardzewi. Nie zardzewiałeś. Pan tak widzicie, on potrafi przyzywać różne potwory, masz tyle tam. Moim zdaniem bardzo potężny jest, jeśli chodzi o nawet archetyp postaci. A teraz zobaczmy, co to za liścik. Dobrze, no i proszę. Cię była agentką Talmoru. Ale szans ze mną nie miała. I powiem wam szczerze, że tutaj trochę się dziwię tym, że jakiegoś każyta spotkałem ostatnio
czyli czytajcie, jak ostatnio grałem w Skyrima, to był dawny, po prostu. Już w latach mogę nawet chyba liczyć, kiedy to było ostatnio. I tutaj właśnie miałem cały oddział Talmoru, po prostu olbrzymie. Miliony elfów wręcz. A proszę, dzisiaj było dosyć prosto. Nawet kiedy się nie starałem, nie nosiłem mojego stalowego pancerza, który swoją drogą jest już moim zdaniem mocno przestarzały, bądź co bądź. I tak jeszcze nie ukrywając, widzicie, jaki on ma piękny sztylecik. Ebonowy. Jest to swoją drogą, mogę tak szczerze wam powiedzieć, chyba mój ulubiony materiał, jeśli chodzi o całe uniwersum i rodzaj broni, jeśli chodzi o estetykę i wszystko. Po prostu broń ebonowa. W sumie w Skyrimie, bo nie ukrywam, w innych częściach, co no, nie prezentowała się ona może najlepiej. Chociaż no dobra. Nie wiem, jak to jest w tych wszystkich nowszych typów, wiecie, tam online czy... W sumie tylko online. Ja. Dobrze cię widzieć. Minęło mnóstwo czasu. Też się cieszę, że cię widzę, Zbernie. Minęło tyle czasu, stary przyjacielu. No i mamy piękny tyle dialog. Czasu. Który ma na celu w sumie złączenie dawnych przyjaciół. I to nawet w jednym kawałku. Dobrze. Chodź, wiem, gdzie możemy porozmawiać. Orgnar, stań na chwilę za ladą, dobrze? Tak, jasne. Tędy. No i standardowo idziemy do naszego pokoju operacyjnego. Chociaż nie ukrywam, niedługo będziemy się z niego przeprowadzać w dużo lepsze miejsce. Oczywiście to już nie dzisiaj. Bo jednak staram się, by te odcinki, wiecie, trwały po 20 parę minut, nie 30 plus. Chociaż niestety czasami robię jeszcze krótsze, bo... No zatem taki natłok różnych obowiązków i rzeczy, że... No. Czasu brakuje. Ale dobra. No idź! No halo, MPC. Dziękuję. No dobrze. Zakładam, że wiesz o... O tak, smocze dziecię. W rzeczy samej. Oczywiście to wszystko zmienia. Nie ma czasu do stracenia. Musimy odnaleźć. Pozwól, że ci pokażę. Wiem, że gdzieś to miałem. Esbern, co? Daj mi jedną chwilę. A, jest. Chodź, pokaż. Widzisz? Tutaj. Niebiańska przystań. Wzniesiona wokół jednego z głównych obozowisk wojskowych Akawirczyków na pograniczu podczas podboju Skyrim. Wiesz, o czym on mówi? Mhm. To tutaj wiem. Zbudowano ścianę Alduina, by w jednym miejscu zgromadzić całą wiedzę o smokach. Zabezpieczenie przed zapomnieniem, jakie niosą ze sobą wieki. Tak czy inaczej było to mądre i przewidujące posunięcie. Pomimo ogromnej sławy ściany Alduina w tamtym czasie, jednego z cudów starożytnego świata, jej lokalizacja była owiana tajemnicą. Esbern. Oczywiście my wiemy, gdzie ona jest i my ją magicznym trafem znajdziemy. Mówisz więc, że nie dane ci było słyszeć o ścianie Alduina? Żadnemu z was? Zapomnij. No ja słyszałem. Czym jest ściana Alduina i co ma wspólnego z powstrzymaniem smoków? Na ścianie Alduina starożytne ostrza zapisywały wszystko na temat Alduina i jego powrotu. Po części to historia, a po części przepowiednia. Który fragment można było słyszeć na ekranie? Chciałbym nie słyszeć, tylko czytać na ekranie wczytywania pierwszym w ogóle, jak nowa gra się klikał. Udało się ją odnaleźć. Po prostu o niej zapomniano. Archiwa ostrzy skrywały tak wiele tajemnic. Mnie udało się ocalić jedynie kilka skrawków. A. Uważasz więc, że ściana Alduina powie nam, jak go pokonać? Cóż, tak. Prawdopodobnie. Nie możemy mieć pewności, dopóki tego nie znajdziemy. A więc niebiańska przystań. Wiedziałam, że można na ciebie liczyć, Esbernie. Znam ten rejon pogranicza, o którym mówi Esbern. To niedaleko miejsca zwanego teraz Iglicą Kart. W kanionie rzeki Kart. Możemy spotkać się z tobą na miejscu, albo udać się tam wspólnie. Jak wolisz? Pójdziemy wspólnie oczywiście, ale to już w następnym epizodzie. Zawsze.
Zobaczmy, czy uda nam się znaleźć tę niebiańską przystań. No właśnie, tak więc ja w tym momencie standardowo robię zapisa. No i dziękuję wszystkim za uwagę. Oczywiście przed następnym wyjściem, czy powrotem do Skyrim, postaram się może ogarnąć trochę zaklęć, może tutaj alchemii się pobawić, tworząc miksturę udźwigu plus milion czy coś. No a na obecny moment, jak już mówiłem, to wszystko, tak więc dziękuję bardzo, no i trzymajcie się. Ej.